to facecik z paski mówi, że obszedłem dookoła i nic, nie trafiłem nigdzie. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to trochę mego Conchita Barbie Baby Lunch Promesa. Szare, rzymskie, warszawskie, trzęsące się, śmierdzące, nerwowe, hipochondryczne. Gdzie jesteśmy? Na Mazowszu. Także minęliśmy dzisiaj też, może Państwo widzieliście, tak kątem oka, pod kątem prostym do nas dwie tablice zielone na moście Poniatowskiego tutaj, które wskazywały drogę do Anglo-Ameryki, Białystok. Dlaczego tam jest wielokulturowość? Tam jest wielokulturowość, bo jak byłam na Uniwersytecie Podlaskim, to bardzo ciekawych parę książek widziałam na ten temat wielokulturowości, dużo spotkań jest. Tam są Tatarzy. I tam Bochoniki, Kruszyniany. Możecie Państwo, jak tam będziecie na Podlasie, wybrać się do meczetu, żeby się dowiedzieć, co może posłuchać. Nie wiem, czy ta kobieta jeszcze żyje, bo już może nie żyć. Muzułmanka wyszła z domu, przywitała nas, no prawie chlebem i solą, no nas, świadków Jehowy, bo jak żeśmy tam pojechały do Anglo-Ameryki, Białystok, stąd z Warszawy, to trzeba zobaczyć w Kruszynianach ten meczet. Piękny, że dowiedzieliśmy się, że oni cztery Ewangelie uznają, no ale ta babka z domu wyszła, powiedziała, że katolicy ich nienawidzą, katolicy ich nie lubią. Także widzicie Państwo, w sumie to jest odwrotnie. A jeżeli chodzi o te bomby, to rzeczywiście to nie robią ci uciekinierzy. Bo to są ci, którzy na stale mieszkają, a to w Londynie, a to we Francji, w Paryżu. I to tak się okazało. A że ludzi dużo, a że przemieszczają się, no to też może być różnie z tym wszystkim, ale raczej nie powinniśmy być średniowiecznie przesądni, a jesteśmy. Dlatego tutaj, wiecie Państwo, do Anglo-Ameryki Białystok, do prawosławia Anglo-Ameryki Białystok jest bardzo daleko, bo za Stadionem Narodowym to Parek Skaryszewski. Tam jest ulica Zielenieckie, pomniki praskie, Virtuti Militari. Tam jeździ 600, nie 600, tylko jeździ nocny z Młocin aż na Marysin Wawerski, 002. Wzdłuż parku i można się przejechać, ale smród zostawia nocny autobus. Dobrze, że w Anglo-Ameryce Białystok nie ma nocnych. No i w Anglo-Ameryce Białystok nie ma podłości. A tutaj to wiecie Państwo, żeby ona majtki sprzedała, to ona będzie musiała zrobić wszystko, żeby ona na bazarze Różyckiego czy Szembeka te majtki sprzedała. Okłamie ciebie, oszuka. Także tu jesteśmy wprost, jak pojedziemy, to na bazar Szembeka. Zapraszamy na Pragę Południu i na całą tę wiochę na płocie, na jubilerską. Proszę Państwa, w ogóle wracamy z ulicy Francuskiej, z Millennium. Nawet zrezygnowałam, nie chciałam w kolejce stać. Ludzi nie było, kolejka była. No to po co mi taki bank Millennium? Jak nie ma ludzi, jest kolejka i dziady są niemiłe. No. A tu w tym parku Skaryszewskim są łajzy. Jak tak biegniesz co pół godziny, przebiegniesz co pół godziny, obiegniesz co pół godziny, to tam łajzy chodzą. Wszystko to są łajzy.